Dobra, pokażę Wam super sprzęta. Mianowicie, co ja tu grzebię? Bo zostawiłem go na noc i po nocy się pokazała plama pod pitem. Jak i osłona cała zlana. Tego nie było, jak wiozłem za bardzo. Ale okazało się, że te wycieki to na szczęście nie jest nic dużo, bo są śrubki rozwalone. Na szczęście, no, śrubki są rozwalone i standardowo pod spodem nie ma o-ringów danych pod śrubkami, więc tutaj nie ma problemu. Kolejny problem, no jak ściągłem stator, no stator też jest uszkodzony lekko. Uszczelka jest ok, ale standardowo łańcuch spadł. To jest jedna rozwalona. To skleimy to na kleju dwuskładnikowym, bo druga jest ok. Podstawa impulsatora. Izolacja cewki prądotwórczej, cewki wysokiego napięcia jest, rozwija się, ale to też skleimy albo objadę to jakąś taśmą izolacyjną albo czymś, żeby się to już bardziej nie rozwijała ta izolacja z tego. Ale według mnie to tutaj nie ma tragedii, dopóki łańcuch drugi raz nie spadnie. Co następne? Już widzę, łańcuszek rozrządu jest przykoszony. Czyli tak jakby jest przekręcone troszeczkę w bok i ta rolka co tu jest od napinacza, no nie ma już praktycznie ząbków. Nie ma tu już praktycznie ząbków na niej, więc będzie się kwalifikowała do wymiany. No i brakuje gumki tutaj na tym dziadostwie od napinacza hydraulicznego. No to niestety to też się ten. Zobaczę, czy łańcuszek od 50 będzie pasować, bo mam łańcuszków parę od 50. To ewentualnie się założy tutaj nowy łańcuszek od 50. I coś z tego będzie. Tutaj już widzę silikonik. Ale jakaś uszczelka jest dana, więc nie jest źle. No. Ogólnie sprzęt pali. Na razie nie jeździ, bo koło tylne. Koło tylne ośkę ma dorabiano i się wygięła, ale oczywiście pan MRF gromadzi różne rzeczy, a my ośkę ze skutera będzie pasować prawdopodobnie, więc założymy ośkę od skutera. No. No i takie tu są triki. Części, zaraz właśnie idę. Zobaczę, bo to pasuje dzisiaj jeszcze to odpalić i zobaczyć, czy jak to jeździ, jak tam biegi wchodzą. Idziemy, pokażę wam, zobaczymy za częściami. No, tutaj mam C pudłodawców. Tutaj ogólnie są tam dwa silniki od kładów tamtych, co mam. No i jeszcze jakieś tutaj części były, nie pamiętam dokładnie. Chyba dwa silniki od kładów i takie różne inne pierdółki. Tutaj już znalazłem nową rolkę. Ona już ma ząbki. Jak widać, ząbki są, nie są zjechane jak nowa. Więc założymy. Napinacz też jak nowy. Napinacz też jak nowy, niewyklepany. Też założymy. I mam gdzieś tu jeszcze łańcuszek rozrządu. To nie jest łańcuszek od napędu rozrusznik. A tu łańcuszek jak nowy. Łańcuszek rozrządu też się go założy. W ostateczności, jak tam będzie gdzieś do boku przeciągać zębatkę, to mamy nowy napinacz. Też się go założy. Ogólnie te części tu mam od pierona do tych pitów. To się coś tu zakłada. Tu jest od napinacza. Nowa śrubka. Cyk. Tyle mi się tych części plącze od tych motorków, że. No. Szkoda, że nie mam tylko tej rolki prowadzącej łańcuszek rozrządu z cylindra, bo mam dwie, trzy rolki, ale wszystkie uszkodzone. I jedną dobrą to jak robiłem kiedyś silnik komuś tam, to dorzuciłem. No i nie mam. Ale zobaczymy w jakimś tam już stanie. Może akurat będzie ok. No to się. To może się założy. Dobra, chwilka pauzy. Otóż widzę dekielek. Już mamy jednego o-ringa przyklejonego. Ładnie. Cyk. Jeden o-ring. O, już widzę. I drugi o-ring. Już mamy dwa o-ringi. Bo ten niestety dekielek nie będzie pasował. Bo to jest wersja z rozrusznikiem.
Stator też mi się gdzieś plątał, to ewentualnie stator też bym założył. To jest blokada zębatki Bendixa. Będę musiał to wszystko jeszcze sobie poukładać, bo to jest wszystko na spontano robione, tak szczerze wam powiem. Dobra, ja tu mam już część na kupce. Idę jeszcze znaleźć tam te dwie śrubki takie do zabezpieczenia statoru, bo miałem gdzieś nowe, nakupiłem tego kiedyś, więc chwilka przerwy, może znajdę. No i dobra. I dwie śrubki nowe też są, więc mamy cały secik. Myślę, że chwilka, moment i będzie to wszystko zrobione. No mam dobre wieści, tak szczerze powiem. Chyba na razie nic nie wymienię z tego. Prócz śrubek i dołożę te o-ringi, bo powiem wam szczerze, no jest łańcuszek wyciągnięty, troszeczkę przekoszony, ale tragedii jeszcze takiej strasznej nie ma. Jak tak dobrze się człowiek przyjrzy, jest wytarte, ale jeszcze nie ma tragedii, tak wam powiem. Łańcuszek też wyciągnięty, ale jeszcze jest dość sporo regulacji. A tą gumeczkę znalazłem tutaj na dole. Po prostu jak ktoś zakładał to, po prostu mu ta gumeczka spadła i weszła tu pod napinacz, bo właśnie mi to dziwiło, że tak napinacz ciężko chodzi, a gumeczka podeszła i ona tak docisnęła napinacz, że on docisnął i się nie chciał cofać. No. A teraz jest tak, powiem wam, o wiele lepiej. I tak samo sprężyna była odwrotnie założona i ten korek chyba ktoś zgubił i dokupił korek do spuszczania oleju z magnesem. To ten koreczek sobie zostawię. Założyłem tu oryginalną śrubkę, taka jaka ma być, na klucz 14. No i cóż, no, zakładamy o-ringi. Nie, jeszcze tak się zastanawiam, czy nie czasem stator odpiąć i go umyć troszeczkę. No, ale to mi się wydaje, że i tak, to tylko na razie na testa, no to może tak być jak jest. Ewentualnie w późniejszym terminie się to zregeneruje, tak można powiedzieć. Dobra, no założę te dwie gumeczki, pokażę wam jak to ma wyglądać. Bo dużo osób o tym zapomina, ja to cały czas będę przypominał, że te o-ringi są nie bez powodu tutaj. Tak, żeby nie bez powodu. O, cyk, jeden o-ring, cyk, drugi. Dużo osób o tym zapomina, tak szczerze wam powiem. Łańcuszek jest dobrze napięty, ja na razie i tak nie będę nic grzebał, bo to chodziło, paliło fajnie od strzała jednego, więc żeby sprawdzić skrzynię, to już se sprawdzę. Ramo, o dziwo, tak wam powiem szczerze, że nie jest spękane. No nie jest spękane za bardzo, tak jak przeważnie w lądzinach pęka. Tutaj na dole jest rozwalone od napinacza, no ale to jest standard. Tu ludzie ucinają to. Tam ogon to też jest standard, to tym się nie przejmuje. Ale to jest ten z tych starszych lącinów, z tego co widzę, bo jest mocniejsze ramo. Grubsze, wszystko jest grubsze. No, ta płyta jest troszeczkę grubsza, to jest ten z tych starszych lącinów, tak wam powiem szczerze. Bo te nowsze ląciny to były gorsze, te pierwsze ląciny co wychodziły, to wam powiem, że tam pękało ramo, ale w mniejszym stopniu niż w tych nowszych. Te nowsze, najnowsze ląciny to tak kurde strzelały, oczywiście o takim ramie mówię, nie? To strasznie szczelało wszystko. Pierwsze, zawsze tak jest, że na początku starają się wypuszczać te motory w miarę dobre, żeby przyciągnąć klientów, a potem wypuszczają dziadostwo. Tak samo się robi teraz z tym MRF-em całym, bo na początku to te MRF-y, no, mogę wam powiedzieć, że to wytrzymałe były te starsze roczniki, teraz nim nowsze to kontrola jakości to chyba nie istnieje w ogóle, tak wam szczerze powiem. Coraz to gorsze wszystko wychodzi. Wnet to wyjdzie na to, że wnet wyjdzie, powiem wam tak, że lącin będzie lepszy niż MRF. Za niedługo będę polecał ląciny pewnie, a nie MRF-y. Jak tak dalej będzie szło to wszystko. Dla ludzi z MRF-a, podeślijcie mi ten najnowszy rocznik, jaki tam macie. No, to ja tu będę nim jeździł, no nie ma problemu. Zobaczymy, czy ja się mylę, czy to co ludzie robią to katyją to tak niemiłosiernie, że to tak siada, tak wam powiem. Podeślijcie mi tego pita, to wam przetestuję. Jak widzicie, nie mam na razie na czym jeździć, no to chętnie przetestuję takiego.
te z najnowszych roczników. Tam może być, kurde, 120 RC mi to tam. Byle było to ramo i koła i to wszystko. Ja sobie to składam tutaj poza odcinkiem, bo to nie ma co tu za bardzo pokazywać. Co tu się pokaże? No, założenie, dokręcenie śrubeczek, nie? Dobra. Zakładam i widzimy się za chwileczkę. Taśmo zaizolowane. Śrubeczki nowe oczywiście. Pod spodem są założone o-ringi, więc tam nie powinno już nic tutaj, przynajmniej nie powinno być żadnych wycieków tutaj. Na szczęście, z tego co zauważyłem, mogę pochwalić właściciela. Nie dociągał śrub na hama, no i na szczęście nie wywaliło dziur w karterach, bo śrubki niestety, ale były dane za długie. Niestety za długie śrubki, no ale na szczęście dziury w karterach nie są zrobione, bo nie dociągane na hama. Będzie trzeba założyć jakieś lepsze śrubki, no i tyle. No. Motorek się umyje, jak będę miał kiedy czas. Na razie i tak nie mam czym za bardzo tego myć. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Zakładamy magneto, ustawiamy impulsator. Mam troszeczkę większą przerwę, bo jakby się przekręcił deczko. I żeby tam nic nie uszkodziło i tyle. No, no dobra, ląci na podnośniku. Już nic nie kapie, zero wycieków, a wcześniej to kapało, kurde, i wyciekał olej, a teraz jest słodko. Tam takie mokre, no to tym się nie przejmujcie, bo to nie myłem w niczym, na razie przynajmniej, bo to nie ma sensu. Ale wycieków nie ma, musicie mi zaufać. Stopki podprostowane, jeden gwint niestety uszkodzony, ale to standard, tym się zbytnio nie przejmuję, bo to było do przewidzenia. Cóż, klocki z przodu podszlifowałem. Zaraz będziecie myśleć, co on gada, że podszlifował klocki. Mianowicie w Lącinie jest ten taki problem, że klocki nie w każdym modelu schodzą po całości. Po prostu nie docina klocków do końca, no i potem się tak dzieje, że trzeba je co jakiś czas podszlifować, żeby dało radę je ścisnąć na maksa, więc tam końcówki podszlifowałem fleksikiem. Śrubki o dziwo się wykręciły. Tutaj nie ma problemu żadnego. Fajnie się wszystko wykręciło. Klocki na odwrót założyłem, bo zawsze jeden więcej schodzi, drugi mniej, więc ten co mniej schodzi dałem na zewnątrz, a dociska ten lepiej. O dziwo, powiem wam, aż sam się zdziwiłem. Lagi nie cieknął. Ale to mówię, to jest ten starszy, ten locin. Jest starszy, więc w nich to było to wszystko lepsze. Luzów na wahaczu nie czuję. W ogóle skok amortyzatora to jest naprawdę śmieszny. Czyli w ogóle nie będzie pracował. Jakaś tam kompresja jest, zakręciłem za magneto. Gripy to naprawdę popieronie. Jakieś tam sprzęgło czuć. Coś tam jest. Gaz też jest, linka od gazu widzę, że jest wymieniana na nową. A ja będę teraz się bawił z kołami, bo tutaj wszystko było dystansowane zwykłymi podkładkami. Ja to spróbuję to zdystansować tulejkami jakimiś, zrobię dystansę do przodu. Dorobi się ośkę i tulejki dystansowe. I zobaczymy jak to będzie wyglądać za chwilę. Nie wiem czy ten wahacz nie jest względem motoru troszeczkę tak jakby po skosie. No tak się wydaje, jakby był wahacz trochę w tą stronę przeciągnięty. A kurde, silnik i wszystko w tamtą stronę, ale to tym na razie się nie przejmuję, bo to niczym nie przeszkadza, dopiero będziemy to robić na dniach. Koło przednie założone. Oczywiście to wiem, koło jest centrowane, trzeba będzie wycentrować je, ale to kiedy może w wolnym czasie. W wolnym czasie się wycentruje, ponaciąga. Minus jest z tego taki, że też jest na ośce przeciągnięte. Tulejki są krzywe i ośka jest trochę krzywa i wszystko przeciąga trochę do boku. Tylny wahacz, tak jak myślałem, jest dorabiany. I dorabiony jest dziadowsko. Mianowicie ośka od skutera nie będzie pasować na to. Nie pasuje mi ośka od skutera. Założę tutaj tak na krótko to koło, ale nic w stanie, no, powinno dostać, tak żeby przełożyć tylko ośkę przez to.
ile ja tu mam miejsca tu z przodu do tego. Ewentualnie się tu utnie, tu się utnie i się spawnie to jeszcze raz. Tak tylko, żeby było na razie przynajmniej. Dobra, ja się muszę zastanowić, jak ten patent tutaj, jak to tutaj zrobić, żeby to działało. I widzimy się za niedługo. Mam nadzieję, że coś sensownego wymyślę. No dobra, to już będzie końcówka. Koło tylne jest założone. Cóż mogę tutaj więcej powiedzieć? Zdystansowane. Tutaj na dwie tulejki z jednej strony, dwie tulejki z drugiej. No i co najgorsze, to musiałem go zwężyć. Wahacz, bo inaczej by tu nic nie pasowało. Będę wahacz na dniach, prawdopodobnie jak znajdę chwilę czasu, robił nowy. Więc tym się nie przejmuję. Żeby mi łańcuch nie spadł podczas testów, no musiałem zastosować ślizgi, prowadnicę. Tu macie prowadnicę z KTM-a, ona już jest wytarta dość ostro, braciak wymieniał sobie, znalazłem na śmieciach na śmieciach i zamontowałem tutaj, żeby mi naprowadzało na zębatkę łańcuch, jak i ślizg łańcucha, który tak samo będzie mi prowadził łańcuch, przez to, że ma właśnie to, co w MRF-ie brakuje, czyli taki kołeczek. I on ładnie tutaj, roleczki tutaj między łańcuchem się tak fajnie na tym toczą. Nie wyciera się łańcuch, a zarazem on trzyma, o, że łańcuch za dużo luzu na boki nie ma. No i naprowadza go na zębatkę ładnie, nie? Czyli będzie na razie na tyle, no, w tym odcinku. Nic więcej, no, nie mam do dodania. Aha. Nie ma zamontowanego hamulca tylnego. No, ale hamulec jest, więc tym problemu nie będzie. Jak zrobię nowy wachlarz, to zamontuję go ewentualnie wtedy. Palenie, jazdę próbną, to będziecie mieć w następnym odcinku. Pierwszą jazdę, więc ostatnio mam troszeczkę mało czasu, mam pełno pracy, więc troszeczkę rzadziej będą odcinki, ale na pewno coś się ukaże. Więc nie miejcie mi to za złe. Staram się, no ale wiadomo, jak wychodzi. Jak jest robota, no to trzeba ją zrobić. No. Są rzeczy ważne i ważniejsze, jak to mówią. Więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może z tego Lącina, może z czegoś innego. No ale w następnym odcinku Lącinkiem się przejedziemy. Więc do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się, hej!